Ja nazywam się Mariusz Weidner, jestem redaktorem naczelnym tygodnika Nowiny Raciborskie, dziennikarzem. Mam przyjemność poprowadzić to wydarzenie, poprowadzić tą galę pasowania. Ona oczywiście ma ten najważniejszy element w postaci właśnie tego pasowania tą szablą Kilińskiego przez starszego cechu. To wszystko nastąpi, to jest bardzo okazała ceremonia, bardzo ładnie wyglądająca na zdjęciach, na filmikach. To później można pokazywać w mediach społecznościowych, że zostało się pasowanym, jak niemal taki jakiś rycerz średniowieczny, do tego, żeby później pełnić honory tego rzemieślnika. Dzisiejsze wydarzenie jest drugim takim pięknym wydarzeniem, które organizujemy w ramach projektu nazywającego się Rzemiosło jest OK. Rzemiosło to jest najstarsza i najbardziej ceniona forma kształcenia, dualnego kształcenia przyszłych czeladników, przyszłych pracowników. I Katowicka Izba, którą mam zaszczyt reprezentować, z wielkimi pozdrowieniami pana profesora Jana Klimka, nie dalej jak 2 lata temu obchodziła swój jubileusz stulecia i my, przygotowując się do tego jubileuszu, często wracaliśmy do tych najstarszych kart historii i wracaliśmy do tych opowieści właśnie, kiedy dawniej uczniowie uczyli się rzemiosła, później, żeby sobie uzupełnić swoją wiedzę, swoje kwalifikacje, wychodzili na rynek i chodzili po całym kraju, żeby te doświadczenia swoje powiększać. Często powtarzam, że i to nie tylko ja, myślę, dyrektor Janowski bardzo podobnie, że my się nastawiamy od wielu lat na kształcenie zawodowe i dla nas szkoły niekształcące w zawodzie niekoniecznie muszą istnieć, to moje prywatne zdanie. I twierdzę, że kształcenie zawodowe ma sens, ma przyszłość. Stawiając na kształcenie zawodowe, to jest jakby pójście w kierunku takim, jak w tym roku w centrum. W tym roku w centrum powstało aż 13 oddziałów, z czego 7 w technikum też kształcących w zawodzie i aż 6 w szkole branżowej. Jak nigdy powstały pełne klasy cukierników, kucharzy, fryzjery itd. Także w opinii społeczności lokalnej, rodziców, a także uczniów widać, że mamy się nieźle, podobnie pierwsze centrum, jak i drugie. Serdecznie Państwa witam i gratuluję uczniom klas pierwszych, że za chwilę dostąpią zaszczytu dotknięcia szablą Kilińskiego i pasowania na ucznia rzemiosła. Dziękuję bardzo. Cały czas to, co przyświeca i moim poprzednikom kierującym mechanikiem i mi od dawna, to przekonanie, że kształcenie zawodowe ma sens, to po pierwsze, a po drugie, ma sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy oparte jest o pracodawców. Czy dzisiaj ważne jest dualne kształcenie zawodowe? Czy dzisiaj ważne jest to, by się nauczyć zawodu w tych realnych warunkach u pracodawcy? Jak najbardziej. Dzisiaj zawodowiec jest na wagę złota. My jako rzemiosło, jako Izba Rzemieślnicza, jako cechy promujemy i staramy się pokazać tym młodym ludziom, że nikt na świecie jeszcze nie wymyślił lepszego sposobu, żeby się nauczyć zawodu, jak to, żeby się teorii uczyć w szkole, a praktyki w realnych warunkach u mistrza szkolącego. 36 miesięcy, tyle nam potrzeba, żeby nauczyć młodego człowieka zawodu. Po 30 miesiącach, 36, będziecie mieli dyplom czeladnika, tytuł zawodowy, którego wam nikt nigdy do końca życia już nie odbierze, a pozwoli wam godnie żyć. Gratuluję takich wyborów. Dziękuję.